Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dorota Pawelec. Zajmuję się rozwojem świadomości, pracą z ciałem, ale też tworzeniem treści na temat rozwoju. I właśnie dzisiaj będę rozmawiać na temat złości. Bardzo niepopularny temat. Mam wrażenie, że trochę spychany na margines. Natomiast ostatnio ukazała się bardzo ciekawa książka, którą napisała Ewa Tyralik. Jest dzisiaj właśnie moim gościem. Witaj, Ewo. Dzień dobry, Dorota. Dzień dobry wszystkim. Może się przedstawisz, opowiesz trochę o Twojej drodze do tej książki, co Cię zainspirowało. Jasne. To jest, Dorota, taka książka, która zaczęła być pisana 18, 19 już teraz nawet Aha. lat temu. Wiesz, to jest naprawdę taka moja historia z jednej strony doświadczenia matki, która właśnie przeszła od takiego miejsca, w którym się kompletnie nie złościłam, bo ja się kiedyś nie złościłam, tak nie wydawało się, że się złoszczę, do momentu, wiesz, dużych ataków złości, przez naprawdę poukładanie sobie tego w głowie i też podzieliłam się moim doświadczeniem takim zawodowym, które ja mam, zarówno terapeutycznym i przede wszystkim komunikacyjnym, czyli tak, co zrobić dobrze, jak ja już wiem, skąd się bierze ta złość, wiem, po co ona jest, już wiem, że jest nawet potrzebna, to teraz jeszcze jak ją wyrażać, żeby po prostu nie krzywdzić swoich bliskich. Tak, i nie krzywdzić siebie. I przede wszystkim też nie krzywdzić siebie, tak. No właśnie, to zadałaś tutaj kilka pytań. Skąd się bierze złość? Skąd się bierze złość? Dla mnie, Dorota, złość to jest informacja, bardzo ważna informacja, że jakiś rodzaj dobrostanu jest naruszony, naszego wewnętrznego dobrostanu. Wiesz, ja sobie wyobrażam taką sytuację, że nie wiem, na przykład jesteś gdzieś na tańcach albo jedziesz autobusem i ktoś w szpilkach, jakaś pani w szpilce ci nastąpiła na nogę, tak. nadepnęła, to boli. I bardzo szybko taka nasza reakcja jest taka, tak. I to jest o takiej niewygodzie fizycznej. Tak, czyli ktoś przekroczył naszą granicę i... Tak jest. I już, tak? I trzeba zakomunikować. Złość, trzeba to zakomunikować, przede wszystkim sobie trzeba uświadomić, coś tu nie gra. Z drugiej strony, no bardzo często mamy przekraczane granice psychicznie, tak? I tego jesteśmy jeszcze mniej świadomi. To jest subtelne bardzo czasami. Bardzo. I jesteśmy, mam wrażenie, wiesz, mniej na to wyczuleni i nauczeni się w ogóle jakby obchodzić z takim rodzajem przekroczenia granic. No bo jak mi ktoś nadepnie na nogę, to ja wiem, że to boli. Tak. Ale już jak ktoś jakimś komunikatem umniejszającym coś do mnie powie, tak? I to jeszcze w taki sposób, że to niby jest śmieszne, jakiegoś sarkazmu użyje, to ja już I nie Ciebie do końca. To boli, ale tak myślę, to przecież nic nie było takiego. Tak, przesadzam, tak. nie? Czyli jakoś... Usprawiedliwiasz tą osobę też. Usprawiedliwiam tą osobę, nie ufam sobie, nie? A w momencie, kiedy ja sobie pozwolę w takich sytuacjach również pomyślę o złości, jako o takiej informacji, o naruszeniu mojego dobrostanu takiego psychicznego, wewnętrznego, no to po prostu ja wiem, że coś jest nie halo. Ja temu ufam. Tak, ale tutaj bardzo dobrze mówisz, natomiast ja spotkałam się, czasami się spotykam z takimi osobami, które twierdzą, że się nie potrafią złościć. Jasne. Pamiętają sytuację z dzieciństwa, kiedy ktoś przekraczał ich granicę, natomiast nie potrafią z siebie wykrzesać cienia tego uczucia, z tego względu, że na przykład wpojono im, że to złe, żeby na przykład chłopiec się na mamę złościł, bo mama jest przecież święta, tak? Tak. Na przykład, oczywiście to jest przykład tylko. Jasne. Co w takich przypadkach, kiedy ktoś ma tak to zablokowane, że trudno mu się w ogóle z tym skontaktować? Tak, tak. Bardzo mnie to porusza, jak mówisz o tym, Dorota, bo ja też wiele osób takich spotykam i też sama trochę taka byłam. I tak sobie myślę, że to naprawdę ma głębokie korzenie, bo zwykle to wyparcie złości, nie? To niepozwalanie sobie na zazłoszczenie się na kogoś, no to też jest związane z takim naszym wychowaniem, z takimi różnymi rzeczami, które słyszymy i to na różnych poziomach. Bo my je możemy słyszeć we własnym domu, tak? Tak. To może nie wolno się złościć na dorosłych, to może być, zwłaszcza wyobraź sobie, jak jesteśmy tacy zupełnie od nich zależni, tak, tak. zupełnie maleńcy, nie? I jakbyśmy okazujemy złość i ta złość jest na przykład przyjęta z wrogością, albo jeszcze większą złością, nie? Albo co gorsza, mama się rozpłakała, tak jest jej przykro. Albo mama ma tyle problemów, że na przykład jest problem jakiś w domu. Jest jakiś relacyjny, czy jest jakaś choroba, czy jest jakaś trudna sytuacja, no to już w ogóle nie chcemy tej złości pokazywać. Czyli ale poczucie winy, że ja w ogóle... Oczywiście. I też poczucie winy tak naprawdę o tym, że ja czegoś potrzebuję, że ja czegoś chcę dla siebie. No to jest taki głęboki temat, nie? I to pomyślałabym sobie, że ja bym wtedy jednak zarekomendowała rozmowę z jakimś specjalistą, nie? No bo to tak warstewka po warstewce jest do ściągania i przyglądania się, gdzie ta złość się zablokowała,
jak to wygląda u mnie, nie? Innym kawałkiem jest ta złość kulturowa, tak? My nawet nie bardzo mogłyśmy się uczyć naszych mam na przykład złości, bo nie wiem jak twoja, ale moja to sobie mogła co najwyżej garnkami postukać, albo mogła mieć ciche dni i się nie odzywać. Tata mógł wrzasnąć. W niejednym domu tata brał pas i lał. Tak, to prawda. Prawda? To było okej. To, co teraz się dzieje społecznie, to jest takie trochę o tym, że kobiety przez tyle lat nie mogły sobie na to nie pozwolić teraz. Nie mogły głośno. Nie, nie wiem, czy czytałaś, ostatnio jest taka bardzo popularna i z tego się bardzo cieszę, książka Natalii de Barbaro, Czuła przewodniczka. Tam jest taka wzruszająca scena o pani, która straciła dziecko i jej jedyną formą buntu było schowanie czegoś w lodówce. Nie? Ciepłego. Tak. Ciepłe schowa w lodówce. No to jak my córki takich mam mogłyśmy w ogóle mieć jakiś wzór, tak? Uczyć się, że my mamy prawo mówić nie. To w ogóle z było. Tego, ja czuję tak, że to jest też takie o tym, że boję się w ogóle czuć. Tak. Bo to czucie to powoduje, że no nie wiem. No, że ja coś będę musiała z tym zrobić. Tak. Ani wyrazić, ani nie wyrazić, no więc może najlepiej jakoś w siebie to upchnąć. I ja, Dorota, mam takie doświadczenie, ja przez wiele lat upychałam złość w sobie i na zewnątrz raczej byś mnie określiła jako osobę bardzo miłą. Tak. I kogoś, kto się nigdy nie złości. I ja naprawdę w tym byłam bardzo dobra. Nie? Problem polegał na tym, że miałam bardzo wysokie ciśnienie. Jak ty się właśnie czułaś, jak blokowałaś tą złość? Wiesz, ja nie miałam świadomości, że to robię, Dorota. Wiesz, to było zupełnie właśnie poza moją świadomością. To był pewien automat, który się tam latami wyćwiczył. Nie? Ja nawet do końca myślałam, że ja się nie złoszczę. Ja nawet tych moich migren, tych wiesz, skoków ciśnienia nie wiązałam ze złością. To mi się objawiło dopiero w mojej pierwszej terapii, jak się urodziło moje dziecko i wtedy, wiesz, mój taki poukładany, skontrolowany świat perfekcyjnie dopięty na ostatni guzik runął, no bo przy dziecku nie skontrolujesz wszystkiego. Poczułam to. Poczułaś to, nie? Tak. Wcześniej naprawdę w robocie ogarniałam, tak? Mogłam pracować po 18 godzin, zawsze ogarnęłam. Nie było sytuacji. No jak już nie ogarniałam, no to właśnie miałam migrenę, nie? Tak. Ale nie wiedziałam, że to jest o złości. No ale jak się urodziła ta kruszyna, wyczekana i ja nagle nie wiedziałam, dlaczego ona płacze. Tak, płacze inaczej, byłam totalnie bezradna. Przerosło mnie to. Zaczęłam się złościć i to był też taki powód, dla którego, wiesz, ja się wybrałam na terapię. Myślę, coś tu jest nie tak, tak? Nigdy. Czyli ta córka przywróciła cię do twojego życia, bo... Jestem, tak myślę o tym, Dorota, że ona mnie przywróciła do mnie, wiesz? Tak. Ona mnie przywróciła do mnie, ta dziewczynka, która się wtedy pojawiła w naszym domu. Okej. To jaka była w ogóle twoja późniejsza droga do tego? Jak można z tym pracować? Aha. Wiesz co, moja droga była taka, że ja na początku potrzebowałam się nauczyć takiego naprawdę w ogóle rozpoznawania granic i takiej asertywności, nie takiej niebycia miłą. Wobec czego na początku pracowałam w nurcie poznawczo-behawioralnym. Moja terapeutka była z tego nurtu. I to było bardzo fajne, nie? Ja się po prostu nauczyłam asertywności. To mnie wciągnęło, Dorota, nagle, jak przez tyle lat miałam, wiesz, gdzieś jakieś potrzeby pochowane, nie? Emocje pochowane. Byłam dosyć, bardzo sprawcza byłam, ale ten świat emocji był dla mnie taki, one się we mnie kotłowały, po prostu, wiesz, grzały się, ale nie miały wyjścia na zewnątrz. No to miałam coś takiego, że wiesz, to mnie zafascynowało i ja sobie wtedy też przypomniałam, że moim największym marzeniem, jak byłam nastolatką, jak szłam do szkoły i kończyłam szkołę i szłam na studia, to była psychologia. Tak. Wiesz, ja z tak zwanego rozsądku na tę psychologię nie poszłam, tak? Bo się nie dostanę, bo akurat miałam indeks z olimpiady z polskiego, więc poszłam na polonistykę. Wiesz, zupełnie inaczej jakby tym zarządziłam. Z lęku, też z tego właśnie takiego, nie wiem, no powiedziałabym braku wiary w siebie, nie? Raczej w domu był taki przekaz, że zawód to powinien być taki, wiesz, konkretny, nie? Tak. Dla każdego co innego to znaczy. Dla każdego niestety to co innego znaczy. No i właśnie, wiesz, przepracowałam ileś lat w wydawnictwie, w korporacji i nagle tutaj ta złość, nagle to małe dziecko i to był ten moment, to było 19 lat temu, kiedy ja zaczęłam kompletnie rewizować wszystko. Zafascynował cię ten świat. Absolutnie, wiesz, ja nagle się poczułam w takim jejku, jakbym nagle dostała, nie wiem, klucz do siebie jakiś, tak, nie? Tak. Jakbym nagle zaczęła puzzle układać i one mi jakiś obrazek pokazują. Miałam dokładnie tak samo. Miałaś tak samo. No i to jest niesamowite, nie? Jest czasami taka droga, że ktoś najpierw odkrywa siebie, potem dopiero idzie w tą drogę czy psychoterapii, czy jakiejkolwiek innej. Czy jakiś ale inny to jest... nie? Odkrywa. Tak. To jest, myślę, że to jest bardzo fajna, też bardzo fajna kolejność, bo mamy już pewną praktykę za sobą. Za sobą życiową. Tak. Życiową praktykę. Nie, to też życie jest bezcenne, macierzyństwo chyba też jest dobrą
terapią. Jedna ze szkół życia. Nie, taka, że po prostu cię postawi w prawdzie, tak jak dzisiaj rozmawiałyśmy przed rozmową, nie? Ty tak powiedziałaś, stawia cię w prawdzie. Tak, stawia mnie to w prawdzie. No. Macierzyństwo stawia mnie w prawdzie i też zauważyłam, że dzieci mi też bardzo mocno pokazują, gdzie te moje granice zostały przekroczone, tak? Bo bardzo, dzieci to robią w taki sposób bardzo nachalny. Tak. Nie cykają się, nie robią tego w sposób subtelny, tylko jeśli ja jako matka pozwalam na to, żeby na przykład nie mieć swojej przestrzeni w domu, czy na przykład nie dzielić z dziećmi tych obowiązków, które są, czy na przykład nie pozwalam sobie na swoje życie na przykład osobiste jakieś, to dzieci mi bardzo szybko pokażą, że coś jest nie halo. Tak, bo one to robią bardzo... Oj, podpisuję tak się pod tym, wiesz, obiema rękami. I co jest smutne, one potem za to płacą, nie? Jeśli też rzeczywiście matka nie potrafi... Nie weźmie tego, jakby tej lekcji, no nie tak wiem, jak to powiedzieć. Nie? Jeśli matka nie potrafi postawić granic też własnym dzieciom. Tak. To jest też o tym. Bo twoja książka jest dla rodziców, z tego co się zorientowałam, tak? Tak, tak, tak. To jest książka dla rodziców. Znaczy, wiesz, ona tak naprawdę jest pewnie dla każdego, kogo złość interesuje, natomiast bardzo dużo tam jest przykładów o tym, no bo ta część właśnie, skąd się bierze złość, po co ona jest, taki neurobiologiczny mechanizm, wiesz, powstawania emocji i jakby tam obiegu, jak to się z tą złością tam w nas dzieje, no to jest dla wszystkich wiedza, nie? Ale już potem rozdział o tym, że ta złość się w nas pojawia, kiedy my mamy naprawdę kilka miesięcy, tak? I jak ona się rozwija przez nasze życie do momentu, kiedy jesteśmy dorośli, no to powiedzmy poznawczo jeszcze kogoś tam może interesować. Mhm. Ale dużą częścią tej książki jest rozmowa o tym, no dobrze, odkryłam już tę złość i co teraz? Po pierwsze, jak ja ją mam komunikować innym, żeby to jakby, żebym ja się wyraziła, ale też ich nie raniła. No i po drugie, jak ja mogę wesprzeć młodego człowieka w tym, że właśnie on zaczyna się złościć kiedyś tam, mając te kilka miesięcy i będzie się złościł przez całe swoje życie. Tak. Jak ja mogę pomóc mu to nazywać? Jak ja mogę mu pomóc robić coś tą złością? Nie kierować przeciwko sobie, właśnie stawiać granice, tak jak ty mówiłaś, nie? Właśnie, bo trzeba sobie bardzo jasno też powiedzieć, że w momencie, kiedy zamykamy tą złość, nie wyrażamy jej, to po prostu ona działa przeciwko nam. Absolutnie. Ona nas trawi, ona powoduje odcięcia, ale też choroby. Oczywiście. Znaczy odcięcie. Mówię tutaj, że to... Ty pracujesz z ciałem, z ludźmi, tak, nie? Tak. To dobrze wiesz, jak to wygląda. Dobrze wiem, jak to się czuje w ogóle. Jak to się czuje w ciele. Jak to się czuje w ciele, tak? No. I czasami jest tak, że to prowadzi do takiej depresji. Też może, oczywiście. Może to naprawdę pozbawić siły takiej... Tak. Życiowe siła życia, tak. Ja bym to nazwała, że złość to jest taka, nie wiem, czy emocja, czy uczucie, jak ty... Jedno i drugie, wiesz, bo akurat to tutaj nie ma... Złość stawia nas do życia. Tak. Bo pokazuje nam, że... Bo co tak naprawdę możemy zrobić, żeby ją wyrazić, oprócz tego, w jaki sposób możemy ją wyrazić, żeby na przykład kogoś nie skrzywdzić, żeby kogoś nie zranić, bo to jest najczęstszy lęk, tak, który się pojawia. Tak, myślę, że przy okazji kogoś zranimy, nie? To znaczy, nie wiem, czy przypadkiem to, co powiedziałam, nie jest trochę takie przewrotne, bo nie da się kogoś nie zranić czasem. W sytuacji, kiedy na przykład ktoś odbierze to w jakiś tam sposób do siebie, tak? To my nie mamy już na to wpływu, na prawda? Na to nie mamy wpływu, oczywiście. No tak jest w komunikacji, także ja mogę mieć najczęstszą intencję. Mogę użyć najpiękniejszych słów, a i tak ktoś powie, jesteś agresywna, czy zraniłaś mnie. Albo ktoś ma jakiś filtr, bo... Ma jakieś wspomnienie z kiedyś. Tak. Za to ja już odpowiedzialności brać nie mogę, nie? Ale mam takie poczucie, Dorota, że w tym miejscu, kiedy ja jestem nadawcą, kiedy ja coś mówię, to ja wiem tak naprawdę na 100%, czy ja wzięłam za to odpowiedzialność i zrobiłam to tak, że ja sama przed sobą nie mam nic do zarzucenia, czy też nie. Oczywiście zdarza mi się i tak, i tak. Tak, zdarza mi się na moje dzieci nakrzyczeć, zdarza mi się, wiesz, poczucie winy w nich wzbudzić, tam na mojego męża, tak, zdarza mi się kogoś obrazić, tak, no życie. Jesteś człowiekiem. Jestem człowiekiem i każdy z nas jest człowiekiem i myślę, że nie ma takiej osoby, która no, prędzej czy później tam jakoś nie pęknie. Natomiast jednak komunikacja jest procesem, to jest piękne, że to nie są jednorazowe akty, tylko to jest cała droga. Jeżeli mi to się jest bardzo ważny proces. No, jeżeli mi się uda, wiesz, 6 razy na 10, to już jest sukces. Na początku mi się uda 3 razy na 10, nie, potem 5 razy na 10, a potem 7 razy na 10 i to już uważam, że jesteśmy absolutnie wystarczająco dobrze. Tak, tak. To ja też czuję, że to jest taki proces.
W ogóle to jest taka bardzo ważna nauka nasza życiowa. Tak. Zobacz, jak wiele problemów jest z tego, że czegoś nie wyraziliśmy, czy czegoś nie powiedzieliśmy, czy powiedzieliśmy w sposób nieadekwatny do sytuacji. Tak. Więc dobrze, to jeszcze... I wiesz, co jest smutne, że nigdzie się tego nie uczymy. To prawda. To jest coś, czego się uczymy tak naprawdę w życiu. I jak przypadkiem, gdy jesteśmy dorośli, i jak przypadkiem nam się trafi, wiesz, taki sensowny nauczyciel na tej drodze, to super. Ale jak nie, to te historie się potrafią generacjami. Jak nam się coś posypie, to wtedy jest moment taki najlepszy, najczęstszy, kiedy ludzie zaczynają komunikować, zaczynają... W ogóle widzą, że o, tam coś by można zrobić, nie? Coś przy tym pomajstrować. Tak. Trochę mówiłyśmy o tym, bo mówiłaś, że pracujesz w nurcie Gestalt, mnie to zainteresowało. I mówiłaś też o tym, że tam jest jeszcze taki element tego czucia, to co mnie interesuje, pracy też z ciałem. W jaki sposób poczuć tą energię w ciele, poczuć tą złość w ciele i ją, nie wiem, ukierunkować w taki dobry dla nas sposób. Wiesz, przede wszystkim myślę, że warto w ogóle siebie poobserwować, jak ja mam, nie? Bo niektórzy z nas mają krótki ląd i ci to szybko czują złość, wiesz, policzki czerwone i w ogóle krew napływa i tak czasem mówimy, że szybciej powiedzą, nie? Zanim pomyślą. I to bym powiedziała, że tu jest bardziej taki kierunek właśnie na wychłodzenie, nie? Na takie przekierowanie z tego... Czy pobycie ze sobą. Pobycie ze sobą, zobaczenie, o co mnie chodzi, o czym jest ta złość, tak. Czyli taka podróż do siebie... W sensie, żeby zobaczyć, co się kryje pod tą złością. Czyli to są osoby, które dużo czują i od razu chcą to zakomunikować. Tak, tak? Jest. I że tak ciężko pokazać innym, nie postawić się i w ogóle. I to jest fajne, no tylko to czasami, zwłaszcza jak my jesteśmy rodzicem i mamy przed sobą małe dziecko, to może być trochę przestraszające. Nie? Tak, tak. I rzeczywiście to może być zagrażające dla relacji w ogóle. Nie? Tak, to i prawda. I dostajemy wtedy etykietkę złośnicy. Trochę też nas przestają wtedy traktować poważnie. Nie, no jakieś tam się zamieszanie. W dzieciństwie takie etykietki są. No już w dzieciństwie, że złośnik, że coś tam, że nie panuje nad sobą. Więc pytanie, żeby sobie właśnie posprawdzać, jak ja mam. Czy ja mam ten krótki ląd, czy wprost przeciwnie, ja tę złość w siebie gdzieś tam upycham. I wydaje się, że jestem miła i się nie złoszczę. I raczej jestem smutna, albo raczej mam poczucie winy. I ja kiedyś, wiesz, widziałam, Dorota, niesamowitą listę tego, na co my potrafimy w ogóle złość zamieniać, nie mając świadomości, że my się złościmy. I tam na przykład był taki punkt jak męczeństwo. Aha. Jak nadopiekuńczość. Czyli jeśli nie chcę wyrazić złości, to mogę być męczennicą. Mogę być męczennicą, tak? Mogę również naprawdę opóźniać wszystko, tak? Po prostu wiem, że mam spotkanie o 14 i ja 13.50 jeszcze kończę jakiegoś maila i 13.52 po prostu szukam kluczyków i ja już wiem, że się spóźnię, mam totalne napięcie i to może też być złość, wiesz? Niewyrażona złość, że ja sobie w ten sposób jakoś próbuję gdzieś tą energię upchnąć. Jakiś rodzaj napięcia się pojawia. Jakiś rodzaj napięcia. Bezsenność. Tak jak wspominałaś, niektóre depresje to może być złość, nie? Obiadanie się, ale też takie, wiesz, niejedzenie za wszelką cenę. Kompulsywne ćwiczenie. Masa różnych rzeczy, migreny, tak? Różne psychosomatyczne objawy. Naprawdę ta złość potrafi się zamieniać w takie rzeczy, choćbyśmy nie pomyśleli, że to jest złość. Tak. Więc warto sobie, wiesz, popatrzeć na siebie. No jeżeli właśnie jest tak, że ja mam tak, że ja tej złości nie czuję, tak? Nie dopuszczam do siebie, no to jest takie dla mnie zadanie domowe, żeby się zobaczyć to, co się dzieje, tak? Żeby sobie na przykład poobserwować życiowe sytuacje, kiedy chociaż poczułam cień złości, cień niewygody. Albo, jeśli ja nadal tego nie widzę, bo tak może być, to żeby sobie popatrzeć na przykład na sytuację, że jestem smutna, albo właśnie zaczynam obwiniać moje towarzystwo jakieś, moją córkę, mojego męża, syna, co było wcześniej. Czy nie było tam przypadkiem czegoś, o co ja chciałam poprosić, ale nie zrobiłam tego, albo o co chciałam, coś było dla mnie ważne, a ja jakoś za tym nie stanęłam, nie zawalczyłam, nie? To taka samoobserwacja może być bardzo ciekawym doświadczeniem dla każdego z nas. Tak. W jaki sposób ją wyrażać właśnie? Złość. Tak, bliskim. Wiesz co, no dla mnie taką misją życiową było przede wszystkim nauczenie moich dzieci, że za złość moją jestem odpowiedzialna ja, a za ich złość odpowiedzialni są oni. I to było strasznie trudne zadanie. Każdy ma swoje uczucia. Że każdy ma swoje uczucia, bo raczej przekaz jest taki, mamusia jest zła, bo nie zjadłaś obiadu. Albo tak. Mamusia jest smutna, bo nie poszłaś spać, nie śpisz. Tak, tak.
Mamusi przykro, bo masz czwórkę, nie piątkę. No żartuję, czepiam się tej mamusi przysłowiowej, nie? Ale tatuś jest. Właśnie, bo u mężczyzn to pewnie jest trochę inaczej. Troszkę jest inaczej, nie? Więc no, ale tatuś jest tam zły, bo nie byłaś grzeczna, tak? Różne są takie historie. Są takie historie, to prawda. Są, słyszymy to nagminnie, nie? Tak. I mało tego, my tak jak jesteśmy tymi malutkimi dziećmi, to my naprawdę myślimy, że jesteśmy tacy, wiesz, wszechmocni i że naprawdę od tego, co my robimy, to zależy samopoczucie tych dorosłych. My to naprawdę jest taki moment w naszym życiu, że w to wierzymy, nie? Więc ja, słuchaj, Dorota, najpierw przez ileś lat pracowałam nad tym, żeby moje dzieci uwierzyły mi, że jak ja jestem zła, to znaczy, że coś dla mnie ważnego się nie zadziało, nie? I jak pewnego pięknego dnia, to powiem Ci taką historię, jak usypiałam moją córkę. Nie? Ona naprawdę miała kłopoty z zaśnięciem, młodsza córka. I nie mogła zasnąć. I już się tak męczyła. Wiesz, jedna bajka, druga bajka, trzymanie za rękę, kładzenie się koło niej. I ja już naprawdę buzowałam ze złości. To było czasem półtorej godziny, nie? Miałam tam jakieś oczekiwania, że coś, nie wiem, obejrzę z mężem film, czy coś sobie... Czyli ta złość już wcześniej była. Ta złość już się we mnie kręciła. Nie, ja mówię, mamusiu, jesteś zła. Ja mówię, no jestem zła, ona mówi, przeze mnie, bo nie mogę spać, nie? Ja mówię, nie, córcia, jestem zła, bo chciałabym odpocząć, jestem zła, bo na przykład miałam jakieś tam swoje myśli. To, że ty nie możesz zasnąć, to jest tylko taka, wiesz, popatrz, gdybym nie miała tam tych oczekiwań, to bym tu z tobą leżała i nie była zła. I ileś czasu, wiesz, trwały te rozmowy i któregoś dnia ona znowu nie mogła zasnąć, mówi, mamuś, jesteś zła. Ja mówię, no troszkę. Ona mówi, no, bo chciałabyś odpocząć. I wtedy sobie pomyślałam, jest, tak? To ona już wie, że za jej emocje ona odpowiada, za moje ja odpowiadam. To też było fajne, wiesz, bo jak ona teraz się złości, ma te 8 lat, tak. No to ja już nie próbuję za wszelką cenę jej odwrócić uwagi, czy jakoś tam. Tak. Tylko mówię, kochanie, widzę, że jesteś zła. Rozumiem. No i teraz twoja decyzja, czy coś z tym robimy, czy nie. I ona już mi wierzy na słowo, że to jej złość i jej decyzja. I czasem mówi, właśnie, że chce być zła. Mówię, okej. Tak? Bo złość też nas kieruje do naszych potrzeb, prawda? Dokładnie, nie? Więc jakby to jest taka fajna z nią wtedy rozmowa, a czasem mówi, nie mam, już nie chcę być zła, to zróbmy coś z tym, nie? I to jest wtedy takie przyjemne. Jeszcze mnie pytałaś, Dorota, o wyrażanie złości, tak, nie? Tak. Ja akurat uwielbiam porozumienie bez przemocy. To jest metoda, dla mnie to już nawet, wiesz, bardziej niż metoda, to jest filozofia życia. Tam są 4 proste kroki, żeby się po pierwsze odnieść do faktów, po drugie właśnie zakomunikować swoją emocję i trzeci krok jest wziąć za nią odpowiedzialność. Ja w książce opisuję taką, wiesz, historię z życia, jak miałam maleńką Julkę na rękach, cały dzień z małym dzieckiem, pewnie masz też te doświadczenia, że czekasz już po prostu jak kania czuł tego męża, który miał przyjść o 18 i o 19.30 go nie ma, nie? I ciśnienie twoje już jest po prostu naprawdę wysokie. I on wchodzi. prawda? I normalnie mój mąż słyszał, że nigdy na niego nie można liczyć. Okay. No różne rzeczy tam, co akurat miałam w repertuarze, to szło, nie? A potem, jak już się nauczyłam, wiesz, bardziej właśnie porozumienia bez przemocy, to mówiłam mu, słuchaj, jest 18, czy tam jest 19, ty powiedziałeś, że będziesz 4. Jestem maksymalnie wściekła, po prostu rozniosłoby mnie ze złości, bo naprawdę potrzebuję takich jakichś jasnych ustaleń i też odpoczynku. I w związku z tym, mój drogi, myjesz ręce, bierzesz młodą, a ja idę na 15 minut pokopać po prostu jakąś łachę piachu, a potem się zastanowię, co dalej. I to dużo zmieniło. To dużo zmieniło. Ja też mam takie doświadczenia z porozumieniem akurat bez przemocy, że te wszystkie, że jakby ten cały taki schemat tego, w jaki sposób to wyrażać, jest bardzo fajny. Natomiast fajnie jest, jeśli my to zrobimy z taką intencją prawdziwą rzeczywiście, że to nie jest tylko schemat, który wyklepiemy, bo dzieci to od razu wychwycą. Jasne, nie wiem, czy twoje mamo, dzieci moje tak wychwycą. Nie mów tak do mnie. Nie mów tak do mnie, ty się nauczyłaś tego gdzieś w jakiejś szkole. Więc to rzeczywiście, dzieci to jest taki też dla mnie, no one po prostu czują tą prawdę, tak? Dokładnie, kiedy my, albo jest prawda, albo kiedy my nie. ściemniamy, kiedy rzeczywiście to mówimy z serducha, nie? I wiesz, też to naprawdę jest sztuczne na początku, nie? Ja wielokrotnie mi się zdarza jednak być gdzieś w jakimś zupełnie nowym towarzystwie i ludzie mówią, sztuczne, nie? Tak. Mówię, słuchaj, wierzę, że sztuczne. Robię wszystko, żeby nie było sztuczne, natomiast czasem jeszcze, no właśnie wychodzi sztucznie, ale to jest naprawdę dla mnie ważne, żebyśmy tak rozmawiali. I widzę, że po jakimś czasie, wiesz, to też się osłuchujemy z tym, nabierają zaufania. Ta młodsza, w zasadzie ja co chwila z przedszkola dostawałam informację, że dzieci przychodziły do niej, jak miały jakiś konflikt, bo ona tak potrafiła z nimi fajnie rozmawiać, nie?
To już było takie naturalne. To jest takie przyzwolenie na to, że wszystko jest potrzebne w naszym życiu. Wszystkie uczucia są nam potrzebne. I nie możemy zrezygnować ani z jednego, bo wtedy zamykamy jakąś bardzo ważną jakość dla nas w naszym życiu. Zwłaszcza myślę, wiesz, tak o nas jako kobietach, Dorota. Wyobrażam sobie, no co by było, gdybyśmy my nie miały dostępu do złości. No, tak sobie myślę, że... Możemy o tym porozmawiać. Jakby, bo pewnie masz doświadczenia, jak pracujesz z kobietami, jak pracujesz z mężczyznami. Jakie tutaj są właśnie zachowania i różnice w wyrażaniu złości, wiesz, w konfrontowaniu teraz, się z tą złością. Teraz mam poczucie, że mężczyźni wcale też nie mają tak łatwo, bo wiesz, jeszcze kiedyś właśnie ta męska agresja to było takie okej. Teraz, wojownicy. To był wojownik. Tak. Teraz to się trochę zmienia. My z jednej strony byśmy chcieli, żeby oni byli sprawczy, ale z drugiej strony mają być czuły, nie? Czuły barbarzyńca. No i co? I co tu teraz? To się gryzie ze sobą. To nawet jeśli by na to jakaś formuła była, bo wierzę, że jest, nie? No to jednak, co ja mam zrobić z tą złością? Dotychczas jak walnąłem pięścią, było okej. Tupnąłem, było okej. Wrzasnąłem na dzieci, było okej. A teraz już nie jest okej i ja nagle słyszę, że tam robię krzywdę dzieciom, nie? I to też jest prawda. I na przykład dużo kobiet, jak ze mną rozmawia, to mówi mi o tym, że ich mężczyźni się wycofują. Nie, że zaczynają sięgać do tego repertuaru, który miałyśmy kiedyś my, kobiety. Że siedzą na kanapie, wiesz, z bierną złością i tak zrobię i patrzą w komórkę. Że się wycofują z kontaktu, że naprawdę sięgają po ten arsenał, który my kiedyś miałyśmy, bo nie wiedzą, z czego tu skorzystać. Tak, właśnie. I to jest, mam wrażenie, taka trochę pułapka, no bo my jako kobiety mamy przyzwolenie więcej na złość i super, z tego się mega cieszę. I jednocześnie mam takie poczucie, że wykuwa się coś zupełnie nowego, wiesz, dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich. Tak. No ja jakoś tak widzę, że jest fajnie pozwolić sobie na wszystko, tak? I na wrażliwość, i na, nie wiem, wkurzenie. Dokładnie. Smutek, że to jest wszystko nam potrzebne i mężczyznom, i kobietom. Tylko chociaż my się tego uczymy, Dorota, że to jest takie teraz takie nieładne, nie? Takie koślawe. Tak, my się tego uczymy, więc na tą chwilę to tylko jest słowo, a być może za jakiś czas większość ludzi będzie potrafiła się do tego odnieść. Bo praca nad tym na początku jest koślawa, tak jak to ty nazwałaś. Jest. I nad językiem, jak się uczymy porozumienia bez przemocy, no to ja czasami, wiesz, pracuję z parami, no to oni aż zaczynamy się śmiać z tego, jak to brzmi, nie? I mamy takie coś, no z jednej strony byśmy chcieli ze sobą tak rozmawiać, ale z drugiej, no jak idioci się czujemy, nie? Tak, no, brzydko powiedziałam, ale jakąś niestosowność tego czujemy. Jest to coś takiego jeszcze niewygodnego dla nas. Tak. No dobrze, to powiedz mi jeszcze, gdzie można Cię znaleźć? Czy właśnie prowadzisz jakieś warsztaty? W jaki sposób można się z Tobą skontaktować? Ja, Dorota, wiesz, to bardzo chętnie i tak dla ludzi, którzy chcą w ogóle poznać porozumienie bez przemocy, czy chcą właśnie trochę ze złością się zapoznać, lubię prowadzić takie bezpłatne warsztaty, 3-godzinne w ramach Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii. Kiedyś było tak, że one były na żywo, ale pandemia, jak wiele rzeczy nam w życiu zmieniła, tak to też, więc ja czasami robię takie warsztaty po prostu w online'ach i w sieci i strasznie je lubię, bo mam takie poczucie, że to jest taki, że to jest dostępne dla wszystkich, że to jest taki mój kawałek, który, wiesz, ja ludziom daję, no właśnie, no bo chcę się tym dzielić i chcę ten świat tak zmieniać, a potem jak komuś się to spodoba, to zawsze już mamy do siebie kontakt, mamy do siebie, to można, wiesz, na Twojej stronie znaleźć. Zwykle jest informacja na mojej stronie, w Szkole Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii też jest. Ja mam zajęcia też na SWPS-ie i na UW, no ale to już jest trochę inna bajka, nie? Więc tam bardziej to są już zamknięte projekty. Ale tak, na mojej stronie oczywiście ja zwykle staram się pisać informacje. Wiem, o co chciałam jeszcze Cię zapytać, bo wspominałyśmy przed nagraniem o tym, że pandemia bardzo zmieniła, ale też to się wszystko dopiero gdzieś wychodzi. Tak. Jak właśnie, jak Ty to obserwujesz? Jak to zmieniło naszą rzeczywistość? Wiesz, mam takie poczucie, że jeśli chodzi o złość, to że pandemia nam bardzo skróciła ląd. Że ja jadę, wiesz, na spotkanie z Tobą i po prostu zrobię najmniejszy błąd na jezdni. Wiesz, ale naprawdę, który kosztuje kogoś pół sekundy, a człowiek za mną w samochodzie ma już takiego nerwa, że najchętniej bym nie rozjechał, nie? I powiedzmy, że kiedyś takie sytuacje się zdarzały raz na tydzień, a teraz mam wrażenie, że one się dzieją dwa razy dziennie, nie dlatego, że ja zaczęłam dramatycznie dobrze jeździć, nie? Więc wydaje mi się, że mamy krótszy ląd i
bardzo to obserwuję, nie? Jak z rodzicami różnymi rozmawiam. Czyli więcej wyszło na powierzchnię. Więcej wyszło na powierzchnię, ale nie bardzo wiemy, co z tym zrobić, nie? Że jesteśmy trochę tacy też przestraszeni, pogubieni i że to wychodzi, ale my nie mamy tak za bardzo, wiesz, przestrzeni ani sposobów, co z tym zrobić, nie? Że to tak, taki idzie taki łańcuch, wiesz, że padł na mnie, ja za chwilę na kogoś, nie? Na rowerzystę, na rowerzysta na kogoś, że tak, naprawdę taki łańcuch, bym powiedziała, idzie agresji na to bardziej. I bardzo ważnie, ważną rzecz poruszyłaś, bo warto sobie zdawać sprawę z tego, że nie wszystko jest nasze. Że jak ktoś na nas krzyczy, czy jest to po prostu, warto jest takiej postawić sobie, ja nie muszę w tym być, ja nie muszę w tym uczestniczyć. To nie jest moje i nie będę uczestniczyła w tym kawałku tego człowieka, tak? Bo to wiem, że to ładnie brzmi, ale sama świadomość tego, że... To już dużo zmienia. To już dużo zmienia. No, wiesz, ja nawet zauważyłam, że na tych kierowców, wiesz co dobrze działa, jak ja włączam światło awaryjne, przepraszam. Aha. I natychmiast jest taki moment refleksji, tak. Ktoś tam machnie ręką, ktoś tam, wiesz, się zawstydzi, ale jest ten moment refleksji, nie? No bo gdybym ja poszła za tym jego energią i pokazała mu faka, czy jakoś tam się odwróciła, pewnie byśmy się nakręcili. Wyszłabyś z samochodu. Dokładnie, wyszłabym z samochodu, bo do różnych rzeczy mogłoby tam niefajnych dojść, nie? Ale właśnie, kiedy cieszę się strasznie, że to powiedziałaś, nie? Że ja mam wybór, czy ja w to wejdę, czy nie. I to nie jest, wiesz, z takiego miękkiego miejsca i bycia miłą, że ja tam chcę ugłaskać pana. Tak, tak. Nie, ja po prostu nie chcę jego brać sobie, jego adrenaliny na mnie, bo ja ją potem sprzedam mojemu dziecku na przykład. Tak, i to jest też o tym, co mamy później w domach, że nie każdy nie emocje czy uczucia naszych bliskich nie są naszymi. A jesteśmy w takim trochę sosie własnym. Przez rok na małej powierzchni. Tak, więc warto sobie z tego zdawać sprawę i mieć taką przestrzeń swoją, własną. Tak. Jeśli nie jest to możliwe, to po prostu robić sobie w jakiś chociaż wychodzić gdzieś, nie? Chociaż gdzieś wychodzić. Matko, jak ja czasami rozmawiałam, wiesz, w pandemii z kobietami, które po prostu, tak, małe mieszkanie, dwójka dzieci przed laptopami, mąż w pracy i ona pracuje z toalety, nie? Najczęściej jakimś trafem. Właśnie kobiety pracują z toalety. No dobra, też tak mam, że pewnie dzieci bym najpierw, wiesz, ustawiła gdzieś na końcu siebie i męża. Bo chyba przede mną jednak mimo wszystko, nie? Musiałabym pomyśleć, żeby tak nie zrobić. I myślę, i pytam tej kobiety, słuchaj, ty nie jesteś zła? Bo ja to chyba wściekła. Mówi, nie, ja nie jestem zła. Nie, ja mówię, słuchaj, na pewno nie jestem zła? Chwila, gdzie? Kurzona, jestem na maksa. Nie? No i super, i powiedz to sobie, to jest adekwatna złość, tak? Nie musisz jej na nich wylać, ale sobie powiedz i idź dziewczyna na też spacer. Też pokazuje, gdzie my siebie kobiety plasujemy w hierarchii jeszcze, naszej rodzinie i naszego życia, tak? No i okej, no mamy to wpojone i pewnie jeszcze, wiesz, będziemy się długo uczyć inaczej. Nasze córki, myślę, już mają inaczej. Mają już inaczej, tak. Moja córka mnie bardzo dużo uczy. Prawda? Że one mam już wrażenie, że ona ma taką mądrość, przyszła na świat z taką mądrością, której ja do tej pory na przykład jeszcze nie mam. Ale cudownie, że jej dałaś, wiesz, na to przyzwolenie, bo skoro ona tę mądrość ma i nadal ją ma, no to znaczy, że jakoś nie potrzebowałaś jej tam przyciąć, nie? To jest fajne. Nie, całe szczęście nie. No dobrze, to możemy jeszcze powiedz, o czym możemy następnym razem porozmawiać. Masz jakiś temat, który jest też na powierzchni. Wiesz co, zaczynam się przyglądać lękowi. Mm-hmm. To jest druga emocja, która mam wrażenie w pandemii bardzo się... Oj, bardzo. Tak, bardzo. Wiesz, ja widzę jak osoby, które kiedyś miały ten lęk, łącznie ze mną, nie? Na takim poziomie, powiedziałabym na wierzchu, to on wszedł tak jakoś głębiej, więc... To są różne warstwy lęku z tego, co ja obserwuję. Tak. No dobrze, czyli następna rozmowa na temat lęku. Takie same przyjemne tematy mamy, co? Bardzo, bardzo przyjemne, ale trzeba iść teraz z tymi tematami, bo po prostu no mam takie poczucie, że im więcej edukacji i takiego samopoznania, tym lepiej. Już nie da się ukryć tego pod powierzchnią. Nie, to już jest na wierzchu. To już jest na wierzchu. To już jest na wierzchu. Moim gościem była Ewa Tyralik. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, Doroto. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję również Państwu.